Dzień dobry, Rafał Wojnarowski. Rozpoczynamy kolejne wydanie wiadomości Telewizji Miejskiej Robczyce. Pierwszego lipca odbyło się uroczyste przekazanie mieszkań w nowo wybudowanym bloku przy ulicy Mehoffera 13, połączone z piknikiem integracyjnym na osiedlu Józefa Mehoffera w Robczycach. Gminna spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyła budowę bloku mieszkalnego z 24 lokalami. Mieszkania oddawane są w stanie pod klucz. Prezes firmy RES w Rzeszowie, Mirosław Jamrus, nie kryje radości z faktu, iż udało się dotrzymać terminu, co przy dzisiejszych warunkach nie jest takie proste. No, inwestycja jest realizowana z programu TBS-u. Cieszymy się bardzo, że udało się zakończyć w terminie. Nie była to prosta sprawa. W dzisiejszych czasach są duże trudności z pracownikami i nawet z materiałami budowlanymi. Wszystkie uzgodnienia, wiele mieszkań wykończonych na gotowo. Każde płytki gdzieś tam coś wybiera, coś innego tu się zmienia. Także bardzo wiele uzgodnień, ale szczęśliwie udało się zrealizować w terminie i bardzo się z tego cieszymy. Samorząd miasta i gminy Robczyce, jako jeden z nielicznych w województwie, realizuje ambitny plan rozwoju mieszkalnictwa i partycypuje w kosztach budowy. Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Robczycach nie ukrywa zadowolenia z tak owocnej współpracy z najemcami. Chcę bardzo serdecznie powinszować również wszystkim partycypantom jeszcze do niedawna, a obecnie już najemcom, bo za chwileczkę otrzymacie Państwo umowy najmu. Serdecznie Wam dziękuję za to, że wspólnie z gminą Robczyce, z panem burmistrzem, który wyłożył setki tysięcy złotych. Podobnie zrobiła to spółka Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które tutaj dzisiaj ja mam zaszczyt reprezentować. No ale bez państwa partycypacji również nie spięłyby się te finansowe ramy realizacyjne. Budowa stała się możliwa dzięki pozyskaniu niskoprocentowej pomocy zwrotnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który kredytuje połowę tej inwestycji. Pozostałe środki wyasygnowały gmina Robczyce, Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz przyszli najemcy. Świeżo upieczeni lokatorzy nie mogli już doczekać się planowanego terminu oddania mieszkań do użytku. No na pewno jest człowiek pod wrażeniem. Jest troszkę taki szczęśliwy, że wreszcie jest to mieszkanie, że jest fajne, nowe, takie troszkę nowoczesne. Przede wszystkim fajnie, bo tu mamy dużo zieleni, jak się wyjdzie na balkon. No i co, troszkę posprzątać, troszkę porobić i mieszkać. Co ważne, nie jest to ostatnia tego typu inwestycja. Dzięki uchwalonej strategii mieszkaniowej przez Radę Miejską i silnemu wsparciu finansowemu gminy Robczyce, planowana jest kolejna inwestycja mieszkaniowa na tym osiedlu. Bardzo wszystkim gratuluję, że dzisiaj przejmiecie Państwo od prezesa Rygla umowy na mieszkania. Bardzo się cieszymy, że będziecie naszymi mieszkańcami. Niektórzy z Was są mieszkańcami Robczyc czy miasta i gminy Robczyce, niektórzy nie, ale już serdecznie witamy we wspólnocie miasta i gminy Robczyce. Cieszymy się, że razem będziemy tworzyć tutaj to osiedle TBS-owskie, to osiedle mehoferowskie. Będziemy je wspierać i będziemy wspierać przyszłe też inwestycje w tym rejonie. Do 30 września bieżącego roku spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego złoży wniosek o dofinansowanie do programu rządowego wspierania społecznego budownictwa czynszowego obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a zgodnie z regulaminem konkursu do 31 grudnia bieżącego roku bank podejmie decyzję w tej sprawie. Pierwszy piknik rodzinny na osiedlu Mehoffera był doskonałą okazją do integracji zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych osób zamieszkujących to wspaniałe robczyckie osiedle. Dziewiątnastego czerwca we wszystkich szkołach z terenu miasta i gminy Robczyce uczniowie uroczyście zakończyli rok szkolny. Nasza kamera miała okazję uczestniczyć w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Robczycach. Całą uroczystość rozpoczęła msza święta, po której wszyscy udali się do szkoły. Jak co roku, nie zabrakło wspaniale przygotowanego programu artystycznego. Thank you.
jeden z najważniejszych momentów podczas dnia w szkole. Większość uczniów tylko czeka, aż nadejdzie moment upragnionej przerwy, podczas której można odpocząć i nabrać sił na kolejne 45 minut intensywnego myślenia. Oczywiście każdy ma swój sposób na spędzanie przerwy, a jaki zobaczcie sami. I miesiące, i lata. Niezapomniany pierwszy dzień w szkole, potem kolejne pierwsze sukcesy i porażki. I tak już zostało. Czas płynął bardzo szybko. Z roku na rok z wielką radością mówiliśmy do widzenia szkoło, by po wakacjach znów się z Tobą spotkać. Dzisiaj nadszedł czas, aby nasze usta powiedziały żegnaj, dziękujemy. Już nie zobaczymy się w jesieni. Odchodząc, chcemy udzielić młodszym koleżankom i kolegom kilku rad, jak przetrwać szkołę i nie zwariować. Oto nasz dekalog ucznia, który przekazujemy najmłodszym. Nie kuj, zawód kowala wychodzi z mody. Nie ściągaj na klasówkach, dostaniesz zeza. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji, zostaw na później. Nie lej zbyt dużo wody podczas odpowiedzi. Nie każdy profesor da się utopić. Nie zapominaj, że lekcja nie zając, nie ucieknie. Nie denerwuj się podczas oddawania sprawdzianów. Módl się, aby twój zginął. Nie myśl za dużo, możesz osiwieć. Co ci zadają na dziś, zrób pojutrze. Będziesz miał 2 dni wolnego. Nie ucz się tyle, raz się żyje. Odpoczywaj w szkole, później musisz mieć siłę. Wakacje to idealny czas na przemyślenie i podsumowanie minionego roku szkolnego. W szkole nie było za bardzo ciężko, dużo się uczyłem, starałem się. Uczniowie nie kryli radości z faktu, iż nadszedł czas upragnionych wakacji. W trakcie przerwy wakacyjnej na pewno nie zapomną o swoim ulubionym przedmiocie. Cieszę się, że już są wakacje i wziąłem udział w dużo konkursów i... Mój ulubiony przedmiot to angielski. W trakcie uroczystości najbardziej wyróżniającym się w nauce i zachowaniu uczniom zostały wręczone listy gratulacyjne i pochwalne oraz dyplomy uznania. Nauczyciele za trud włożony w edukację, za cierpliwość i ciepłe słowa otrzymali od uczniów podziękowania. Nie zabrakło też wzruszających życzeń. Dzień 19 czerwca na pewno na długo pozostanie w pamięci absolwentów. To my w tym roku kończymy 3. gimnazjum. Bardzo w sumie szkoda, bo ja z Marysią na przykład od przedszkola jesteśmy razem, a teraz się rozchodzimy. Każda w swoją drogę, Ale w szkole wspominamy bardzo miło, atmosfera, nauczyciele, wszystko było bardzo mili, wszystko super. Atmosfera dobra, wybitni nauczyciele. Absolwenci, dla których nadszedł czas pożegnania z poprzednią placówką oświatową, kolejny etap życia rozpoczną już w szkołach średnich. Ja się wybieram do ELO w Robczycach, a na wakacjach to prawdopodobnie odpoczynek po tych wszystkich egzaminach i po całym roku szkolnym, no i podróże. Ja również się wybieram do liceum, tylko że na inny profil. I na wakacjach jadę na turnus, potem też będę odpoczywać. Zakończenie roku szkolnego wywołało ogromne emocje. Nie zabrakło oczywiście chwil radości i łez wzruszenia. Uczniowie powrócą w szkolne mury już 2 września. W minioną niedzielę rodziny z terenu miasta i gminy Robczyce świętowały na pikniku rodzinnym zorganizowanym przy remizie OSP w Brzyznej. Przyciągnął on uwagę wielu osób, nie tylko mieszkańców osiedla Brzyzna. Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu ludzi, piknik udało się zorganizować z rozmachem i wieloma atrakcjami. Ucztą dla podniebienia były regionalne dania i wypieki. Na
naszym osiedlu dzisiaj odbywa się piknik rodzinny, który jest zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich, przez Ochotniczą Straż Pożarną i przez Zarząd Osiedla Brzyzna. Celem naszego pikniku jest przede wszystkim docenienie tatusiów, ponieważ jest dzisiaj Dzień Taty, więc dużo się kręci koło tego. Oczywiście piknik by się nie odbył, gdyby nie sponsorzy, którzy nas częściowo sponsorują. Nie będę wymieniać, ponieważ nie pamiętam wszystkich, ale przygotowanie tego zajmowało się przede wszystkim koło gospodyń i strażacy jako pomoc dodatkowa. Przygotowałyśmy na dzisiejszy piknik bardzo dużo pierożków, są to dania nasze tradycyjne, dużo ciasta, dużo różnych smakołyków, deserków dla dzieci. Przygotowałyśmy również bardzo dużo konkursów rodzinnych przede wszystkim, w których będą brały udział całe rodziny i oczywiście są przewidziane nagrody dla osób, dla 5 rodzin. Pierwsze 3 nagrody i 2 nagrody pocieszenia dla biorących udział w tych konkursach. Myślimy, że wszystko nam się uda, ponieważ pogoda nam sprzyja. Osób już jest sporo, także myślę, że wszystko będzie dobrze. W trakcie pikniku szczególną uwagę zwrócono na przypadające w ten dzień święto, Dzień Ojca. W Polsce obchodzone jest ono corocznie 23 czerwca od roku 1965. Jest to święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. Mamy w tej chwili z tych atrakcji, które polecamy, oczywiście wszystko za darmo. To są lody dla dzieci, wata cukrowa za chwilę będzie, są zjeżdżalnie, jest ścianka wspinaczkowa, jest kiełbaska, wszystko rozdajemy gratis. Serdecznie wszystkich zapraszaliśmy przez 2 tygodnie i te zaprosiny się opłaciły. Jeśli chodzi o za chwilę, to będą jeszcze pokazy ratownictwa medycznego i ratownictwa medycznego strażackiego i są stoiska tematyczne związane z dietetyką, z ochroną skóry, czyli kremy, jakieś tam sztyfty i tak dalej. Jest stoisko tematyczne Związku Łowieckiego naszego koła Ziemia Robczycka, jest stoisko związane z wyrabianiem miodu, także można skorzystać i mam nadzieję, że jak do tej pory już się ludzie bardzo dobrze bawią, to do wieczora to będzie super zabawa. W trakcie pikniku można było spróbować swoich sił w królewskiej grze strategicznej poprawiającej kondycję umysłową, jaką są szachy. Ciekawe występy wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród licznie zgromadzonej publiczności. Są tu bardzo fajne atrakcje typu zjeżdżalnie i wspinaczki. Uczestnicy z pewnością nie mogli narzekać na nudę. Od początku do końca o dobrą zabawę i atmosferę dbali organizatorzy. Zebrani mogli uczestniczyć w licznych konkurencjach zorganizowanych dla całych rodzin. Szczególnie do gustu przypadła akcja ratownicza w wykonaniu druhów z OSP Brzyzna. Thank you.
Radość na twarzach i dorosłych, i dzieci świadczy o tym, że impreza była udana. Przyjechałam tutaj z rodzicami na piknik okazji Dnia Taty. Nauczyliśmy się tutaj, jak udzielić pierwszej pomocy. Dzięki doskonałym atrakcjom, które towarzyszyły w tym dniu oraz wspaniałej pogodzie, piknik cieszył się dużą popularnością. Drugiego czerwca na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Ropczycach i burmistrza Ropczyc. W zawodach udział wzięło 5 żeńskich, 13 męskich drużyn i 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze z poszczególnych jednostek. Samorząd Ropczyc reprezentował zastępca burmistrza Marek Misiura, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Bielatowicz, radny Rady Miejskiej oraz prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropczycach Andrzej Rachwał. Na zawodach obecni byli również druh Władysław Tabasz, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie oraz brygadier Witold Wiercioch, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. W dniu dzisiejszym odbyły się zawody sportowo-pożarnicze drużyn ochotniczych straży pożarnych z gminy Ropczyce. Celem takich zawodów, jeśli chodzi o ten rok, to były zawody eliminacyjne do zawodów powiatowych. One wyłaniają drużynę, która pojedzie reprezentować naszą gminę na tych zawodach powiatowych i oprócz tego chcieliśmy pokazać mieszkańcom, że nasi chłopcy druhowie są sprawni i że mogą ludzie liczyć na pomoc w każdej chwili i pokazać właśnie tą efektywność naszych działań. Prezes Andrzej Rachwał nie kryje zadowolenia z faktu, iż zawody udało się przeprowadzić bez żadnych problemów. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim za przybycie, za to, że wzięli udział, za organizację, kolegom z gminy, którzy pomogli zorganizować to, prowadzącemu całą imprezę. I po prostu dziękuję wszystkim za to, że te zawody mogły się odbyć i dziękuję zawodnikom. Poziom zawodów z roku na rok jest coraz wyższy. Widać też wzrost zainteresowania tą trudną służbą wśród najmłodszych. Można by było powiedzieć, że w tej chwili osiągają niektóre drużyny wyniki takie, że sami jesteśmy w szoku. Jeżeli poniżej 40, a 36 z groszami wyszły dwie drużyny, to naprawdę jest to osiągnięcie bardzo wysokie, którego do tej pory jeszcze nie było. I mamy nadzieję, to są już wyniki wojewódzkie, więc na powiatowych być może, że wyłoni się ktoś z naszej gminy i pojedzie na wojewódzkie. Są naprawdę, co roku mamy wyższy poziom i widać ten poziom wzrasta. A szczególnie jestem zadowolony z tego, że jednak część tych młodych ludzi zaangażowało się i startowało, bo też no, trzeba powiedzieć, że jest też trochę starszych strażaków, ale ci młodzi przychodzą, chcą startować i to jest dla nas najważniejsze, bo rośnie przyszłość ochotniczych straży pożarnych. Zawody, które składały się z biegu sztafetowego z przeszkodami oraz ćwiczeń bojowych, były sprawdzianem wyszkolenia i sprawności fizycznej strażaków OSP. Tego typu zawody to również świetna okazja do integracji pomiędzy wszystkimi drużynami ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Ropczyce. Mieliśmy dużą ilość drużyn żeńskich, męskich i bardzo miłą odmianą było to, że w dzisiejszym dniu wystąpiły też drużyny młodzieżowe, czyli drużyny praktycznie dzieci. Przedział wieku prawdopodobnie, a nawet na pewno 8-12 lat. I dzisiejsze zawody przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Wszyscy się dobrze bawiliśmy, pogoda dopisała. Nie było jakichś sprzeciwów. Pierwsze miejsce zobowiązuje do dalszej ciężkiej pracy, tym bardziej, że przed drużyną z Gnojnicy jeszcze zawody powiatowe. Czekają nas jeszcze zawody powiatowe już we wrześniu, także nie osiadamy na laurach, tylko jeszcze bardziej się mobilizujemy i próbujemy wygrać jeszcze zawody powiatowe. Wystartuje w nich też bardzo mocna grupa, ponieważ na zawody powiatowe jadą tylko drużyny, najlepsze drużyny z poszczególnych gmin, więc trzeba jeszcze bardziej się spiąć, jeszcze mocniej się przyłożyć i jeszcze lepsze czasy wykręcać. Na zakończenie wręczone zostały dyplomy, puchary i bony na zakup sprzętu ufundowane przez burmistrza Ropczyc. W grupie kobiet pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Ropczyce Chechły, drugie OSP Ropczyce Witkowice, a trzecie miejsce przyznano drużynie OSP Łączki Kucharskie. Wśród mężczyzn najlepsi byli strażacy z Gnojnicy Woli, na drugim miejscu uplasowały się Ropczyce Witkowice, a na najniższym stopniu podium znalazła się drużyna OSP Ropczyce Chechły. W
niedzielę 30 czerwca w kościele parafialnym pod wezwaniem Michała Archanioła w Małej odbył się jubileusz 25-lecia działalności chóru Bel Canto. Chór istnieje od 1994 roku. Początkowo w jego skład wchodziły młode, utalentowane osoby. Wykonywane były psalmy oraz pieśni podczas mszy świętych w kościele parafialnym. Po objęciu funkcji organisty przez Stanisława Strzałkę, chór zaczął się prężnie rozwijać. Z biegiem czasu utwory zaczęto wykonywać w dwu-, trzy- lub czterogłosie. Od 1999 roku chór nosi nazwę Bel Canto, co z włoskiego oznacza piękny śpiew. Swoim śpiewem chór uświetniał wszystkie najważniejsze uroczystości nie tylko w swojej parafii, ale także w sąsiednich. Nie brakowało również występów w placówkach kulturalnych i oświatowych na terenie całej gminy. Niedziela 30 czerwca to długo wyczekiwany dzień przez członków chóru, jak i wszystkich osób z nim związanych. To właśnie w ten dzień w kościele parafialnym pod wezwaniem Michała Archanioła w Małej odbył się jubileusz 25-lecia działalności chóru. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, w trakcie której o oprawę muzyczną zadbał oczywiście chór Bel Canto. Po Eucharystii chór zaprezentował swoją twórczość w specjalnie przygotowanych utworach. Kolejnym elementem świętowania był uroczysty przemarsz do szkoły podstawowej w Małej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentów koncertu jubilatów. Thank you.
Wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu wiadomości. Kolejne już za tydzień. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową tv.robczyce.eu, na nasz kanał na YouTube i profil na Facebooku. Do widzenia.